Słuchasz podcastu Instytutu imienia Wojciecha Korfantego. W naszym podcaście mówimy o historii w sposób nieoczywisty, często odsłaniając mało znane fragmenty ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. Dzisiejszym gościem naszego podcastu jest dr Michał Przybylak, porucznik Wojska Polskiego, a także wykładowca Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, na której jest ambasadorem kierunku obronność. Tematem poruszonym dziś przez naszego gościa jest rola artylerii w Powstaniu Styczniowym, którego 150. rocznicę obchodzimy w tym roku. Serdecznie zapraszam do wysłuchania podcastu. Dzień dobry. Oto kolejna pogadanka przy laptopie. Jak w poprzednim podcaście, do którego zresztą serdecznie zachęcam, Instytut Korfantego zrobił przy nim świetną robotę, pozostajemy w tematyce zrywu 1863 roku, choć w nieco bardziej szczegółowy sposób. Zapraszam do wysłuchania kilkunastu minut o czymś, o czym prawie nikt nie wie, mało kto widział i nikt nie pisze, ale na pewno było. Oto wielka stopa Powstania Styczniowego, czyli rozmowa o artylerii polskiej w latach 1863-1864. Zapraszam, Michał Przybylak. Artyleryjskie bóstwo wojny nie było zbyt łaskawe dla walczących o wolność i niepodległość powstańców styczniowych. Wśród uczestników tego zrywu przeważają opinie zupełne pomijające ten rodzaj broni. Agaton Giller pisał wprost: artylerii powstańcy nie posiadali wcale. A weteran walk generała Edmunda Różyckiego Jan Stella Sawicki, pułkownik Struś, w swoich szkicach pisał: artylerii od początku do końca powstanie nie posiadał. Rzeczywiście, trudno wśród partii powstańczych odszukać dywizjonów czy choćby baterii dział. Nie oznacza to jednak, że powstańcy zupełnie artylerią nie dysponowali lub nie mieli planów jej użycia. Oczywiście w warunkach konspiracji czy też leśnych obozowisk trudno było myśleć o zakładaniu jakichkolwiek ludwizarni. Jednak w przynajmniej kilku przypadkach poszczególni dowódcy mieli okazję użyć artylerii na polu bitwy. Niestety, ale niemal w każdym przypadku był to skutek niewielki lub zgoła żaden. We wcześniejszym podcaście rozmawialiśmy o instrukcjach i regulaminach powstańczych, w tym o najważniejszej z nich, instrukcji powstańczej generała Ludwika Mirosławskiego, pseudonim generał Klęska. Był to dokument fachowy i mimo wszystko realistyczny. Nie zapominajmy, że pisząc i tą instrukcję, i inne dokumenty doktrynalne, wszyscy ich autorzy mieli przed oczami jeden wspólny cel – zwycięstwo w przyszłym powstaniu narodowym. Jeśli zaś chodzi o artylerię, to w instrukcji powstańczej jest o niej niewiele wzmianek. Mirosławski świadomy był w tym względzie dwóch kardynalnych prawideł. Po pierwsze, przeciwnik będzie miał w artylerii miażdżącą przewagę i będzie ona jego najskuteczniejszą bronią oraz, że powstańcy będą dysponowali jej znikomą ilością. Stąd też nie pochyla się on nad wartością i użytecznością nawet lekkich działek w planowanym przez siebie powstaniu i w planowanej przez siebie bitwie zaczepno-odpornej. Nie oznacza to jednak, że przyszły dyktator powstańczy zupełnie nie doceniał użycia dział na współczesnym polu walki. Pierwszą próbą stworzenia podstawy teoretycznej dla artylerii przyszłego powstania było wydane w 1846 roku przez Mirosławskiego i Franciszka Schneide regulaminu piechoty, kawalerii i artylerii wraz z instrukcją dla powstańca i służbą obozową. Doskonałym podsumowaniem części dotyczącej użycia dział jest ostatni akapit, jaki tam zawarł. Cytat. My w przyszłym naszym powstaniu ani z natury położenia, ani z natury samej wojny wielkiej ilości dział używać nie będziemy mogli. W wojnie bowiem narodowej wszelkie ruchy powinny być śmiałe i szybkie, a zatem wszystko powinno być odrzucone, co by takim ruchom przeszkadzało. Koniec cytatu. Warto przy tym podkreślić, że Mirosławski nie zarzucił zupełnie studiów nad artylerią i jej wykorzystaniem. Świadectwem tego są regulaminy z 1863 roku, czyli regulamin artylerii oraz regulamin artylerii działa gwintowane i granatniki ogólne.
Są to dokumenty, które obecnie nazwalibyśmy dokumentami doktrynalnymi. Opisują zasady użycia artylerii na polu walki i poza nim. Na przykład regulamin artylerii rozpoczyna się, jak wszystkie współczesne instrukcje i regulaminy wojskowe, od słowniczka najważniejszych pojęć i definicji. I tak przyszły artylerzysta powstańczy dowiadywał się, czym będzie się zajmował. Cytat. Działem nazywamy każdą wielką, ciężką strzelbę, ulaną ze spiżu lub żelaza, która dla przenoszenia z miejsca na miejsce kładzie się na wozie, łożem nazywanym. Działa polowe używane w Niemczech i Moskwie są armaty, granatniki i jednoroki. Koniec cytatu. Emigracyjne poglądy na wykorzystanie artylerii przed powstaniem styczniowym można podsumować następująco. Dla Polaków nie będzie miała ona większego znaczenia w planowanej insurekcji. Nie oznacza to jednak, że poszczególne partie powstańcze nie organizowały własnych pododdziałów tego rodzaju broni i nie używały w boju dział. W co najmniej kilkunastu przypadkach powstańczych bojów i potyczek po stronie polskiej wystąpiły jakieś formy artylerii. Pod względem konstrukcyjnym można je podzielić na trzy główne kategorie. Pierwsza, konstrukcje improwizowane, w tym działa drewniane. Dwa, konstrukcje przestarzałe, lekkie działa i działka pochodzące z XVIII, a nawet XVII wieku, w tym na przykład armatki wiwatowe. Trzy, race kongrewskie. Ponadto w polskich oddziałach zwykle przez krótki okres pojawiały się epizodycznie zdobyczne działa rosyjskie. W większości przypadków były one albo bardzo szybko odbijane przez ich pierwotne rosyjskie załogi, albo porzucane przez powstańców. Na przykład podczas nocy styczniowej 22 stycznia 1863 roku w napadach powstańczych na Radzyń Podlaski i Kodeń Polakom przejściowo udało się opanować kilkanaście rosyjskich dział. W Radzyniu oddział Jakuba Jaśnińskiego zdobył 12 dział z jaszczykami amunicyjnymi. Jaszczyki amunicyjne to są takie małe przyczepki, w których składuje się amunicję i wraz z działem przewodzi się w jednym zaprzęgu. Jednak rosyjska obsługa dział zdobytych przez Polaków zabarykadowała się w pobliskiej szopie razem z końmi artyleryjskimi, a bez koni powstańcy nie mogli ujść ze swoją zdobyczą i musieli ją porzucić. Najczęściej spotykanymi w źródłach i opracowaniach, głównie ze względu na swoją niezwykłość, są działa wykonane z drewna. W 1863 roku nie były one żadną nowością. Używano ich w trakcie Konfederacji Barskiej, Powstania Listopadowego czy Węgierskiej Wiosny Ludów roku 1848 i 1849. Jednym z pierwszych ich konstruktorów w 1863 był Felix Szukiewicz, rosyjski artylerzysta polskiego pochodzenia, który zaprojektował armatkę wydrążoną w drewnianym klocu obitym metalowymi obręczami. Konstrukcję, z której w lasach na bliską metę dałoby się choć parę razy sypnąć kartaczami, jak pisał Janusz Jaworski w swoim opracowaniu o powstańczej artylerii. Zgodnie z relacjami Henryka Samborskiego, obręcze po kilku strzałach zdejmowano i obijano nimi kolejne drewniane działo, wydrążone w kolejnym pniu. Tego rodzaju armatki z pewnością pojawiły się w kilku oddziałach na terytorium Królestwa Polskiego, oddziałach powstańczych, choćby i u Mariana Langiewicza, a także na Podlasiu, Białorusi i na Litwie. Dokładną relację o użyciu drewnianej artylerii nad brzegiem Niemna w okolicach Olity przez oddział Apolinarego Koszańskiego, Welkazańskiego, pseudonim Gleb, to był rosyjski artylerzysta ze Żmudzi, który przeszedł na stronę powstańców, przytacza Józef Karpowicz. Cytat. Przywiózł on własnej konstrukcji dwa działa, wydrążone w kłodach dębowych, obitych żelaznymi obręczami. Gdy jedni z nas dobierali się do wozów z prowiantami, inni zaś podziwiali owe arcydzieła sztuki puszkarskiej, padły nagle strzały. Był to oddział kozacki, który przechodził właśnie drugą stroną Niemna i nas w ten sposób niespodziewanie zaalarmował. Strzały nie były szkodliwe. Nie było też obawy, by nieprzyjaciel przeprawił się na naszą stronę, gdyż promy były zniszczone. Zresztą kozacy unikali okazji, w której można było oberwać po łbie. Atoli Gleb uważał, że właśnie nadarza mu się najlepsza sposobność popisania się przed całym naszym oddziałem. Kazał więc na gwałt zataczać swoje armaty na brzeg Niemnowy. Miał on też swoich wyszkolonych puszkarzy wśród szlachty, ci ustawili się więc przejęci swoją ważną rolą. Jeden ze szczotką, drugi z lątem. Działa były nabite już poprzedniego wieczora.
Sam gleb je wyrychtował, zakręcił drewnianą śrubę, potem zakomenderował po rosyjsku, gdyż po polsku nie mówił wcale, pli, czyli pal. Rozległ się huk straszliwy. Olbrzymi kłąb dymu zasłonił nam przez chwilę świat. Działo nabite już z wieczora, nabrzękłe następnie skutkiem deszczu, który lał całą noc, pękło. Połowę jego siłą wybuchu przerzuciło na drugą stronę Niemna, druga połowa warcząc i kręcąc się przewróciła kilkunastu kocnierów, przyglądających się temu widowisku. Zza rzeki doszedł nas głośny śmiech kozaków. Gleb zaklął z rosyjska. Suzin machnął tylko pejczykiem i odszedł. Lecz uparty Gleb nie dał za wygraną. Kazał zatoczyć drugie działo, z którym powtórzyła się ta sama historia. Taki był żałosny koniec naszej artylerii. Koniec cytatu. Inne relacje są nieco mniej krytyczne względem dział Koszańskiego, który przez swe artyleryjskie inicjatywy zyskał również pseudonim Ojciec Armata. Anonimowy powstaniec wspomina to samo wydarzenie następująco. Cytat. Uszykowano armatę, wymierzono. Strzał padł, ale działo skutkiem danego naboju zostało rozerwane i szczęściem tylko zapalające ocalał. Jednakże choć strzał był bezskutecznym, nie można powiedzieć, że nie był bez użytku, gdyż w szeregach nieprzyjacielskich sprawił ogromne zamieszanie. Kolejny epizod z wykorzystaniem drewnianych dział miał miejsce 1 czerwca 1863 roku pod Mołowidłami, gdzie oddział pod Witoldem Miładowskim dysponował dwoma dębowymi armatkami. Uczestnik bitwy, Wandalin Czernik, odnotował, że na placówce zaś ustawione były dwie dębowe armaty, obciągnięte żelaznymi obręczami i one stanowią naszą artylerię. Dodały one powstańcom wielkiej otuchy. Koniec cytatu. W czasie rosyjskiego ataku oba działy wystrzeliły 4 razy i pękły. Ogień powstańczej artylerii nie wyrządził Moskalom większych szkód, jednak zdecydowanie ostudził ich zapał, gdyż przekonali się, że przeciwnik dysponuje własnymi działami. Niezależnie od miejsca powstania drewnianych armat oraz miejsca ich użycia, były one do siebie bardzo podobne. Wykonywano je dwoma podstawowymi technikami, z pni o długości od 50 do 190 cm, z drewna dębowego, bukowego, osikowego, czereśniowego lub wiśniowego. Stosowano dwa sposoby. Pierwszy, wydrążanie jednego dnia lub rzadszy, drugi polegający na łączeniu ze sobą przynajmniej dwóch klocy drewna. By wzmocnić konstrukcję, pnie okuwano żelaznymi obręczami, oplatano linami lub obijano blachą. Najprostsze i najlżejsze konstrukcje czasem pozbawione były wzmocnień. Transport tak przygotowanych dział zapewniano wyposażając je w najprostsze łoża wykonane z przodków chłopskich lub przenoszono je ręcznie. A do strzału sadzano wtedy na wygodnym i przygodnym podłożu, chociażby i na ubitej ziemi. W większości te drewniane armaty kończyły swój krótkotrwały żywot po pierwszym strzale, w trakcie pierwszej salwy. Ale należy przyznać, że zdarzały się i takie, które wytrzymywały do 8 strzałów. Ich skuteczność bojową podsumowali w przytoczonych wyżej relacjach sami powstańcy, a była ona poza hukiem, dymem raczej znikoma. Ograniczała się ona do wzmocnienia własnego morale lub zaskoczenia i wprowadzenia w błąd przeciwnika. Poza drewnianymi powstawały również improwizowane działa żelazne. W warsztatach Instytutu Politechnicznego w Puławach prowadzono konspiracyjną produkcję armat wykonywanych z żelaznych rur okręcanych drutem telegraficznym. Jednak w czasie powstania o wiele bardziej przydatna niż szlufowa okazała się artyleria rakietowa. Jej podstawę i jedyne wyposażenie stanowiły pierwotne formy tej artylerii, tak zwane race kongrewskie. Była to broń rozpowszechniona na całym świecie przez Brytyjczyków, za jej ojca uważa się Anglika Williama Congreve'a, który zapożyczył ją zresztą od Hindusów. Konstrukcja rac była bardzo prosta. Składała się one z korpusu, czyli blaszanej rury wypełnionej czarnym prochem, jako materiałem pędnym. Do tej rury przymocowywany był drugi pręt, służący do utrzymania kierunku i równowagi racy po jej wystrzelaniu. Do wyrzucania rad stosowano kilka rozwiązań. Najbardziej mobilne były wózki konne, wyposażone w rynny, w których umieszczano i odpalano rakiety. Można było również umieszczać je w trójnożnych kozłach z rynną, w warunkach polowych na niemalże każdej stabilnej płaszczyźnie, mogącej zapewnić racy pożądany kierunek i kąt podniesienia. W Wojsku Polskim pionierami badań i użycia rad był Józef Bem, któremu udało się wprowadzić je do powstania 1830 roku, a wcześniej doprowadzić do powstania w 1820 roku pierwszych polskich pododdziałów
rakietowy. Tak więc artyleryści rakietowi w Wojsku Polskim mają już ponad 200 lat tradycji. Wszystkiego najlepszego dla artylerii rakietowej. Podczas powstania listopadowego rakietnicy doskonale sprawdzili się w kilku bitwach i potyczkach, na przykład w bitwie pod Olszynką Grochowską w 1831 roku, gdzie swoją salwą udaremnili szarżę rosyjskiej kawalerii. Podczas powstania styczniowego broń ta występowała w oddziałach podlaskich i lubelskich Karola Krysińskiego, Józefa Władysława Rudzkiego, Kajetana Cieszkowskiego, pseudonim Ćwik, czy Władysława Rudnickiego, pseudonim Sawa. Na przykład z bardzo dobrym skutkiem Polacy użyli rac kongrewskich pod Malinówką 20 listopada 1863 roku. Stanisław Zieliński tak opisał ich użycie. Cytat. Tymczasem Kozłowski polecił Roztworowskiemu biec, aby rakiet użyto. Roztworowski zastał znów posadę rakietnika wakującą i sam zabrał się do rzucania rakiet, i kilka razy udało mu się rzucić w sam środek dragonów. Dragonów, których konie spłoszone dziwnym świstem i szumem, jakie wydawały rakiety, trzaskiem pękających granatów i sypiącym się wokoło iskrami, zupełnie złamały szereg. Koniec cytatu. Równie skutecznie polscy rakietnicy spisali się w potyczkach pod Puchaczowem 24 września 1863 roku i Chełmem 3 listopada. 1863 roku, gdzie również porazili rosyjską kawalerię. Z pewnością użycie, a zwłaszcza pozyskiwanie i transport rac było o wiele łatwiejsze niż armat. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary nie opóźniały one marszu, a przy strzelaniu nie wymagały aż tak wielu wyspecjalizowanych kanonierów. Z drugiej strony była to broń wymagająca precyzyjnego procesu wytwórczego, a więc stałego zaplecza oraz skuteczna przede wszystkim przeciwko rosyjskiej jeździe. Płosząc konie, poważnie utrudniała ona działanie kawalerii carskiej, ale trwale też nie eliminowała jej z walki. W powstaniu nigdy nie użyto więcej niż kilku rac jednocześnie. Być może w wypadku ich masowego zastosowania efekt byłby o wiele lepszy. Nie zmienia to jednak faktu, że race kongrewskie były używane przez powstańców nie tylko częściej, ale również z o wiele lepszym skutkiem niż artyleria lufowa. Podczas powstania styczniowego trudno jest wyodrębnić artylerię jako rodzaj broni. Przez ponad 2 lata trwania insurekcji w poszczególnych oddziałach pojawiały się pojedyncze pododdziały uzbrojone w bardziej lub mniej archaiczne działa, między innymi w partii Langiewicza, Jeziorańskiego czy Taczanowskiego. Jednak z wielu względów nie odegrały one nawet w wymiarze taktycznym większej roli. Wynika to przede wszystkim z trudności pozyskania wartościowego sprzętu, zarówno zasobów krajowych, jak i zagranicznych, właściwości działań powstańczych oraz z braku szerokiej kadry fachowej. Powstanie, zgodnie z pierwotnymi założeniami, miały wygrać piechota i kawaleria, nie artyleria. Stąd też nie można zbyt surowo oceniać dowódców, zarówno całego powstania, jak i poszczególnych pododdziałów i oddziałów. Ponadto, nawet jeśli jakaś partia dysponowałaby silną, na przykład zdobyczną artylerią, to nadal nie byłby to czynnik mogący decydować o przebiegu insurekcji w szerszej skali. Przewagi należało szukać nie w jakości organizacji, ale morale i liczebności powstańczego wojska. Nawet niezbyt liczna artyleria mogła też poważnie ograniczyć swobodę manewru poszczególnych dowódców partyzanckich, a więc paradoksalnie działać na szkodę sprawy powstańczej. Jakże trudniej jest manewrować, nie tylko prowadzić pościg, ale i uchodząc pościgowi, mając ze sobą ciężką artylerię. Z tym większym podziwem należy więc patrzeć na dowódców i żołnierzy, którzy chcąc zbudować poważne struktury wojskowe, zdecydowali się na wypełnienie luki spowodowanej brakiem regularnej artylerii rozwiązaniami doraźnymi, na przykład produkując drewniane działa, pozyskiwanie artylerii z przeróżnych źródeł, na przykład z pałaców, czy w roli dział wiwatowych występowały archaiczne konstrukcje. Ponadto jednym z najlepszych sposobów był tak zwany manewr ucieczki do przodu, gdzie zastępowano artylerię lufową bronią rakietową. I zwłaszcza to ostatnie rozwiązanie jest godne najwyższego szacunku. Artyleria w powstaniu styczniowym nie odegrała większej roli, ale już wysiłek, jaki włożono w jej pozyskanie, w jej użycie na polu walki, musi budzić największy szacunek. Kłaniam się. Michał Przybylak. Thank you.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Odwiedź także naszą stronę internetową www.instytutkorfantego.pl oraz nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia.